po Mikołajkowym turnieju piłki halowej. W dzisiejszym dniu rywalizowało 16 ekip z całego regionu i województwa. Dzięki patronatowi Starostwa Powiatowego oraz Gminy Osielsko mieliśmy piękne nagrody. Korzystając z okazji, chcemy Was bardzo zaprosić na Sani Cup 2016. Prawdopodobnie będzie to edycja 24 godzina, ze względu, że zawodnicy są jak najbardziej na to chętni. Zapraszamy. No witam, jesteśmy zespołem ITGO.pl. To jest nasz sponsor. Turniej był bardzo fajny. Myśleliśmy, że będzie trochę łatwiej, ale okazał się bardzo wysoki poziom. Mimo wszystko doszliśmy do trzeciego miejsca, jesteśmy z siebie zadowoleni. Tomasz Tarkowski, firma ITGO. Jestem sponsorem drużyny. Poszło dobrze, drużyna dobrze się zapowiadała i takie są wyniki. I to z grubsza. Witam serdecznie, Kacper Woźniakowski, kapitan zespołu Depol, wicemistrza dzisiejszego turnieju. Co ci o dzisiejszym nie mogę powiedzieć. Od początku wyrównany poziom, nie było pewności, kto wyjdzie z grupy. Nam się udało wejść z grupy, dojść do ćwierćfinału, półfinału oraz pokazać się w finale. Troszkę los zadecydował o zwycięstwie. No niestety, nie udało się to nam, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie poprawimy swój wynik i już nie może być gorzej niż drugie miejsce, jeżeli w następnym sezonie gramy o mistrza. Dzień dobry, nazywam się Kacper Mrozik z drużyny Tysiąc Wysp. Chciałem powiedzieć kilka słów o turnieju, bardzo fajny turniej. Wygraliśmy dzisiaj, bardzo fajnie się grało. Chłopaki pokazali, że potrafią grać i naprawdę bardzo fajny turniej. Zachęcam na przyszły rok do wzięcia udziału.